Jan Mecik jest patronem roku 2024. W Lesznie przed synagogą, siedzibą muzeum, stanęła wystawa plenerowa poświęcona jego osobie. Wystawę przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego. Ma ona nie tylko przybliżyć postać Jana Meciga, ale też zachęcić do odwiedzenia muzeum, w którego zbiorach znajdują się przedmioty należące do lekarza i społecznika. Oto Jan Mecik. Niemiec, o którym nie mogą zapomnieć od długich dziesięcioleci mieszkańcy Leszna i władze polskie, niezależnie od ustroju, który akurat panował. Proszę Państwa, Jan Mecik, urodzony na wielkopolskiej ziemi w Skwierzynie w 1804 roku, zmarł na wielkopolskiej ziemi w Lesznie w 1868 roku. Lekarz, społecznik, mąż, ojciec, polityk, przyjaciel Polaków. To był człowiek, który wspiął się na szczyty polityczne XIX wieku w Prusach, zasłynął modernizacją, ulepszeniem wyposażenia armii pruskiej. Człowiek uznany przez króla Prus, przez cara, czyli przez najważniejsze osoby ówczesnej Europy, przynajmniej tej części.